Na Zakynthosie przez ostatnie dwa dni szalał cyklon. Spędziliśmy cały wczorajszy poranek, popołudnie, wyskakując jedynie na chwilę na plażę St. Nicholas Beach, którą pokazywaliśmy Wam w hotelu. Dzisiaj cyklon poszedł sobie już w drugą stronę i myślę, że będzie troszeczkę lepiej. Kolejne dwa dni zapowiadają się bardzo dobrze, będzie lampa, zwiedzimy Zatokę Wraku i wszystkie takie ciekawsze punkty na wyspie, a w dzisiejszym odcinku zobaczycie Daphne Beach, plażę, na którą właśnie jedziemy, taką ciekawą, jak widać, drogą. Będzie Xiga, Little Xiga, tak więc zapraszam na dzień, w sumie już czwarty, bo te wczorajsze vlogi były połączone. Mam nadzieję, że przynajmniej widokowo będziemy mogli Wam dzisiaj pokazać troszeczkę więcej. Nie, no wejście na plażę jest jakieś mega dziwne. Nic się tu nie dzieje, o mój Boże. No ale czego się można było spodziewać po takim huraganie? Gość tu dopiero to wszystko ogarnie. Hello. Hello! Jak ci się podoba? Super, no widoki są kozak. Bardzo fajna plaża, taka dzika. Polecamy, zjazd bardzo ciekawy, ale no musi być słońce, żeby tu był efekt fajny, to musi być po prostu pogoda. Jeżeli Wam zależy na miejscu takim bardziej odizolowanym, to Daphne Beach na pewno jest taką plażą. Nie da się tu dojść z buta, trzeba przyjechać samochodem albo quadem. Nasi sąsiedzi, którzy zarekomendowali nam to miejsce, przyjechali quadem i wydaje mi się, że to jest taki fajny środek transportu do tego, żeby ją odwiedzić, no bo zjazd jest taki bardziej terenowy. Są tutaj zaledwie trzy takie niewielkie tawerny, w jednej z nich właściciel sprząta ten cały burdel po wczorajszym cyklonie. Mam wrażenie, że w sezonie również jest tu w miarę pusto, więc rekomendujemy Wam to miejsce. Fajne widoki, tutaj takie skałki, tam jeszcze dalej jest wyspa naprzeciwko, błękitna woda, super, naprawdę to wygląda ekstra. Jak dla mnie plaża Daphne numer jeden, dzika, piękna przyroda, dzisiaj troszeczkę słońca wyszło, więc było błękitne morze. Zajrzyjcie tu na pewno, jak będziecie na Zakynthosie. Must have do odhaczenia. Gocha, jak tam Cię podoba Xiga? Czuć siarkę. Jak woda? Okej. Okay. Teraz podjechaliśmy na plażę, która nazywa się Xiga. Jest to taka siarkowo-kolagenowa plaża. Bardzo ciekawie położona, ekstra widok, naprawdę taka skała przy skale, ale jest super czysta, błękitna woda. Bardzo dziękuję Adzie, która poleciła mi tą plażę na Instagramie, kiedy zapytałem, jakie miejsca warto zobaczyć na wyspie. I to miejsce było jednym z nich. Od razu wyczujecie klimat, ponieważ czuć tutaj takie jakby zgniłe jajko, nie? Jak się podjeżdża, to otwierając drzwi samochodu od razu ten zapach daje się we znaki. Woda jest chłodna, ale zdecydowanie warta wejścia. Pamiętajcie koniecznie o tym, żeby zabrać sobie buty, o których wspominałem już, takie do chodzenia po kamieniach w wodzie, takie jakie zabiera się do Chorwacji, ponieważ no, jest tu bardzo dużo kamieni. Ja nie miałem tych butów, ciężko mi było wejść. Zaraz po wejściu woda robi się głęboka, ale są spore kamienie, nie jest to takie dno równe, wystają większe, mniejsze, więc jest troszeczkę niewygodnie. Warto, naprawdę warto, mega miejsce. Jest Xiga, jest też Little Xiga i teraz zabieramy Was na tą drugą plażę. Nie będziemy się już tam kąpać, ale chcemy Wam ją pokazać, żebyście mieli porównanie obu tych miejsc. Teraz idziemy na Little Xiga. Myślę, że zejście jest zdecydowanie ciekawsze. Obczajcie, jaki jest klimat. Ale ekstra.
Tak idąc sobie po tej plaży z jakimiś takimi odrzutami morskimi czuję się jak Jack Sparrow w Piratach z Karaibów. Jakoś mi się to tak skojarzyło. Pozdrawiam wszystkich, którzy lubią tą serię. Teraz podjechaliśmy pod Accra Skinnery. Tak nazywa się to miejsce. Są tu takie charakterystyczne, jak widzieliście, wiatraki. Co ciekawe, tu można w ogóle spać. To są pokoje do wynajęcia z tego, co się orientowałem. Jest tu punkt widokowy. Jesteśmy w okolicach Blue Cave'ów i zaraz pokażemy Wam, jak to wygląda. Jak widać, skutki wczorajszej burzy. Zobaczcie, leży jakaś mega wielka plandeka rozpierdzielona. Tak jak sobie jeździmy po Zakynthosie, to muszę przyznać, że jest to dosyć brudna wyspa. Taki włoski klimat, jak to się mówi, jest zachowany. Nie wiem, czy ktoś z Was był w Neapolu, bo tam jest totalny syf, jeżeli chodzi o ilość śmieci pozostawioną na ulicy i tak dalej. I niestety trochę to tak tu wygląda. Ale na pewno wyspa nadrabia widokami, bo te są niesamowite i muszę przyznać, że robi to robotę. I ten punkt, na którym jesteśmy, też koniecznie musicie zobaczyć. Jak się podoba? Jedno z piękniejszych miejsc na Zakynthosie. Ale to też dlatego, że mamy pogodę. Co ciekawe, można tutaj pływać na własne ryzyko i zastanawiam się, czy tam ta wystająca taka deska służy do skakania do wody. Raczej bym się nie odważył, takie mam wrażenie. Ale super miejsce, bardzo, bardzo fajnie. Jesteśmy na takiej barierce, jakby tarasiku widokowym, punkcie widokowym. Są tu trzy takie tarasy, jak widzicie, można przyjść, popalać się, poleżeć. W skali od 1 do 10, jeżeli chodzi o punkt widokowy? 10. 10, dla mnie to jest 10. Dobra. I tyle na dzisiaj, moi drodzy. My już wracamy do hotelu. Północna część wyspy totalnie w rozsypce, nie ma prądu od 2 dni. Chcieliśmy pokazać Wam jeszcze 2 punkty. Pierwszy to punkt widokowy na Zatokę Wraku, zablokowany przez straż pożarną, powaliło tam jakieś drzewa. A drugi to bardzo fajnie położona tawerna, o której powiem Wam więcej jutro. Byliśmy w niej, niestety no wszystko jest tam poniszczone, stoliki są w środku, nie na zewnątrz, co tworzyło klimat. Chciałem ją zdronować, pokazać ją Wam w takim mega fajnym wydaniu. Jutro ten wiatr ma ucichnąć, więc myślę, że uda nam się to zrobić. Tak samo jutro punkt widokowy na wrak będzie już dostępny, więc zapraszam na jutrzejszy dzień, gdzie będziemy oprócz tego zwiedzać lewą stronę wyspy. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, dzięki, ciao!